Czy baseny Pulse Factor Group posiadają jakieś certyfikaty? Produkcja naszych basenów od wielu lat jest pod stałą kontrolą inspektorów z jednostki certyfikacyjnej TÜV Rheinland. Poniżej numer naszego certyfikatu bezpieczeństwo produkcja kontrolowana, który można sprawdzić na podanej stronie internetowej. Obejmuje on zarówno kontrolę całego procesu produkcyjnego basenów ogrodowych z laminatu, jak również gotowych produktów znajdujących się w magazynie oraz basenów już zamontowanych. Warto wspomnieć w tym miejscu, że TÜV Rheinland wydaje certyfikaty różnego rodzaju, nie tylko na procesy produkcyjne i końcowe produkty. Jeśli więc jakaś firma chwali się takim certyfikatem, warto sprawdzić, czego on dotyczy. Informacje na ten temat można uzyskać na podanej stronie internetowej. To nie jedyny certyfikat, jaki posiadamy. Antypoślizg, który jest zbudowany w strukturę schodów naszych basenów, posiada certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną Technical and Test Institute for Construction Prague. Poniżej numer naszego certyfikatu. Świadczy on o tym, że antypoślizg stosowany w naszych produktach spełnia wymagania normy bezpieczeństwa DIN 51097. Mamy też certyfikat konektor, świadczący o tym, że do produkcji naszych basenów używamy produktów najwyższej jakości z firmy Ashland. Jaki okres obejmuje gwarancja udzielana na baseny Pulse Factory Group? Poszczególne grupy naszych basenów różnią się ceną i jakością, dlatego długość gwarancji zależy od tego, jakiej klasy produkt wybierzesz. Na baseny z grupy Economy Line przysługuje 15 lat gwarancji. Jeśli wybierzesz basen z grupy Pool for You, otrzymasz 20 lat gwarancji. Wybierając markę Starpool, masz gwarancję na 30 lat, a jeśli zdecydujesz się wybrać basen klasy Exclusive Pulse, to masz cały wiek spokoju, gdyż gwarancja obowiązuje przez 100 lat. Szczegóły i warunki gwarancji otrzymasz razem z dokumentami transakcyjnymi przy zakupie basenu. Jaki okres gwarancji udzielany jest na inne akcesoria basenowe? Na akcesoria basenowe udzielana jest 24-miesięczna gwarancja. Nie obejmuje ona jednak elementów eksploatacyjnych takich jak na przykład żarówki do lampy.